który zatytułowałem Wdzięczność podczas burzy. I dlaczego taki temat? Bo ja myślę tak, że my chcielibyśmy być wdzięczni, bo zresztą Biblia mówi wyraźnie do nas, że powinniśmy być wdzięczni, powinniśmy się radować i powinniśmy mieć taką postawę serca, ale może teologicznie rozumiemy, co to znaczy. Znaczy teologicznie rozumiemy, że wiemy, że tak powinno być, że Biblia mówi, że tak powinno być. Ale jak to robić podczas burzy? Gdy nie patrzymy dookoła, patrzymy na sytuację i generalnie wydaje nam się, że to nie jest najlepsze miejsce do tego, żeby oddawać teraz, być wdzięcznym za to, co się dzieje w moim życiu. Bo powiem tak, łatwo jest radować się i cieszyć się w momencie, gdy, nie wiem, dostaniemy jakiś spadek. I nagle nasze konto wypełniło się takimi cyframi, z tyloma zerami, że wow, to łatwo jest wtedy, słucham? Amen. Amen. Przez wiarę. Nie? Łatwo jest się wtedy radować. Ale tak trudniej jest być wdzięcznym, gdy patrzy na to samo konto, a tam jest nieustanny debet. Nie? Czyż nie jest wtedy trudniej okazywać taką radość i wdzięczność, gdy takie sytuacje się wydarzają? Albo gdy ktoś mnie porzucił, ktoś, kto był dla mnie tak cenny, ktoś bliski, kogo uważałem za przyjaciela, nagle odwrócił się ode mnie plecami i poszedł sobie. I często jeszcze nagadał wiele rzeczy. Boli. I w takiej sytuacji ciężko jest być wdzięcznym. Mało tego, gdy moje ciało zaczyna mi odmawiać posłuszeństwa i już budzę się rano i tak, ojejku, zastanawiam się, gdy kładę się wieczorem, to się zastanawiam, gdy się rano budzę, to co mnie będzie bolało? Ktoś kiedyś powiedział, że to dobrze, bo jakbyś się rano budził, nic by cię nie bolało, to chyba to znaczy, że już nie żyjesz, jak już jesteś w pewnym wieku. Nie? Ale czy jak trudno jest być wdzięcznym i radować się, gdy zrobiłeś jakieś badania i czekasz na werdykt lekarzy, którzy powiedzą ci, jakie były wyniki tych badań. I gdy lekarz ci mówi, że niestety, używa słów, których miałeś nadzieję nigdy nie usłyszeć. Nie? Ciężko jest wtedy być wdzięcznym. Ciężko wtedy jest otwierać Biblię i tak patrzysz na werset z Filipian 4, gdzie jest powiedziane, radujcie się, i tak patrzysz na to wszystko i myślisz, Boże, ale jak? Łatwo jest powiedzieć, ale trudniej jest to czynić. Trudniej jest żyć w ten sposób. Trudniej jest mieć taką postawę. Zwłaszcza gdy w moim sercu pojawiają się takie rzeczy jak lęk przed przyszłością, przed tym, co się będzie działo, w którym kierunku pójdzie moje życie. Czy te sytuacje, które są, czy one wyprowadzą mnie na prostą i na trwały grunt. Chcemy być wdzięczni, chcielibyśmy być, bo Biblia tak mówi. Bóg nas zachęca do tego i mówi, bądźcie wdzięczni, radujcie się. Ale tak ciężko jest czasami to robić podczas właśnie takich burz w życiu, takich trudnych sytuacji, gdy sytuacje i okoliczności mówią, nie, jak, nie możesz się radować teraz, nie możesz być teraz wdzięczny, bo przecież zobacz, co się wokół ciebie dzieje. Nie, przecież widzisz to wszystko. Wiecie, ja jestem przekonany i ja wierzę w to głęboko, że to, co Biblia do nas mówi i to, co Bóg do nas powiedział przez swoje słowo, tu nie chodzi o to, żeby być wdzięczny czy radować. Tu nie chodzi o to, jak ja to czuję. Czy ja będę wdzięczny i będę się radował wtedy, gdy będę to czuł, że mogę się radować. Nie. Ja wierzę głęboko, że to, co Biblia do nas mówi, do czego nas zachęca Słowo Boże, to jest to, żebyśmy mieli postawę serca, która jest przepełniona wdzięcznością. Żeby to nie było w oparciu o moje uczucia i emocje, które mi mówią, czy ja teraz powinienem się radować, czy też nie, ale żeby moja postawa serca była taka, że bez względu na wszystko będę wdzięczny. Bez względu na wszystko okażę Bogu chwałę i będę radować się w tym, co Bóg postawił na mojej drodze. I w świecie to jest niesamowite, bo to jest zasadnicza różnica, wydaje mi się, przed tym, jeżeli ja mam taką postawę wdzięczności, a taka wdzięczność wynikająca z okoliczności. W świecie dokładnie tak jest. Cały ten świat funkcjonuje w ten sposób, że ludzie są wdzięczni albo radują się w momencie, gdy coś się wydarzy w ich życiu.
Nie? Gdy ten spadek nagle spadnie na ich konto. Nie? Podoba mi się to słowo. Spadek. I spada na moje konto i wtedy mogę się radować. No nie? Niestety nie zawsze tak jest. Bo co, jeżeli tak nie ma tego? Tylko jest ten debet. To jak ja wtedy się mogę radować? Jak mogę wtedy być wdzięczny? Nie? Jeżeli mam Boga, to mam wszystko. Niezależnie tego, jak wygląda to konto. Widzieli, ten świat odrzuca Boga. Ten świat Boga wyrzuca z wszystkich możliwych miejsc, ze szkół, z firm, nawet z kraju. Nawet chcę jakieś symbole takie związane z chrześcijaństwem trzeba wyrzucić, żeby to, bo to nie powinno, bo to tak źle się kojarzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A potem ludzie tak naprawdę nie mają do kogo się odnieść, żeby uczyć się wdzięczności. Bo ludzie nie chcą, i to jest chyba oczywiste, że trudno jest ludziom być wdzięcznym, radować się, bo ktoś coś zrobił. Wiecie, dlaczego tak myślę? Bo ludzie bardzo często mogą nas zawieść. I na przykład ktoś, kto dzisiaj okazał dobroć wobec mnie, za chwilę może okazać zupełnie coś przeciwnego. I może wbijać mi nóż w plecy. I co wtedy? Ja nie chcę czuć się zraniony, dlatego nie będę wdzięczny, nie będę okazywał radości. Ludzie nie uczą, nie wiedzą, co to jest, nie potrafią być wdzięczni tak naturalnie. Ale wiem to i wierzę w to głęboko, że Bóg mówi do nas, że powinniśmy być wdzięczni. I to nie w oparciu o to, co czujemy to, czy tego nie czujemy i tak dalej, ale w oparciu, że to powinno być naszą postawą serca. Wiecie, i w tym fragmencie Filipian 4, tutaj Paweł pisze takie bardzo ciekawe słowa i myślę, że tutaj chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu fragmentowi, bo on tak wiele nam mówi. I tutaj o czwartym wersecie Paweł zaczyna w ten sposób. Mówi, radujcie się w Panu. I tutaj zawsze miałem problem z tym właśnie tym słowem zawsze. Nie? Bo to oznacza nie tylko wtedy, gdy spadek będzie, gdy wszystko mi się układa, że wszystko jest dobrze, w pracy dostałem awans, tutaj ktoś, kto mi bliski jest nagle, powie, jejku, super, bo... Nie, zawsze. Nawet wtedy, gdy burza jest w moim życiu? Nawet wtedy, gdy wszystko się sypie? Ilekroć pamiętam, czytałem ten fragment, gdy były burze w moim życiu i tak otwierałem ten fragment i tak mówię, Boże, ale jak? A dlaczego? No łatwo Ci powiedzieć. No tak trudno to zrobić. Nie? To Paweł mówi, radujcie się w Panu zawsze, jakby tego jeszcze było mało, no to powtarzam Wam, radujcie się. Żeby na wszelki wypadek, gdybyś tak przeoczył, tak jakby przegapił to, co chcę Ci powiedzieć, to powtórzę. Radujcie się. Powtarzam, radujcie się. Nie tutaj jak bierzesz dziecko, patrzysz mu w oczy i mówi, popatrz mi w oczy, zrób to. Patrz mi w oczy, jeszcze raz powtórzę, zrób to. Bóg tutaj wyraźnie chce nam dać do zrozumienia, że to powinna być nasza postawa. Taka postawa radości, ale zawsze, ale gdy burze są, przecież gdy przechodzę przez burzę, gdy... To nie jest tak łatwo. Ale wiecie, gdy tak pomyślimy o tym, Paweł, ten werset, Bóg dał nam ten werset poprzez człowieka, który wie, co mówi. I kto jak to, ale Paweł, chyba nie możemy potraktować tych słów jako kogoś, od kogoś, kto Pawle, ty nie wiesz, o czym mówisz. Tobie się wszystko... wiecie, to jest tak samo, jak ja czasami, nie wiem, czy wy się spotkaliście z tym, ale na przykład głosicie komuś Ewangelię albo mówicie komuś, nie wiem, chociażby, nie wiem, jakimś alkoholikowi i mówicie, że Bóg ma moc cię wyzwolić z tego i że masz, jest nadzieja i tak dalej. A on mówi, ale co ty wiesz? Ty nigdy nie byłeś alkoholikiem. Ty nie wiesz, jak to jest. Być bezdomnym, I tak szczerze mówiąc, no nie byłem. No i co? Nie, ale tutaj Paweł, on wyraźnie mówi, jak popatrzymy na jego życie, to zobaczymy, że on nie pisze tych słów z pozycji, z jakiegoś wygodnego fotela, który ma w swoim pałacu, gdzie sobie siedzi i służba mu tylko przynosi jedzenie, kawkę i w ogóle. I jeszcze ktoś macha mu baldachimem, żeby mu było nie za gorąco i tak dalej. On nie pisze z wygodnego fotela tych słów. Apostoł Paweł przeszedł w swoim życiu w bardzo wiele trudnych sytuacji. Ja
Może przeczytajmy, tylko kilka, jak on o sobie pisze w 2 Koryntian 11, od 23 wersetu. On pisze tak, jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja. Więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego, 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej, byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zabójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach w morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i w znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. I tak dalej, i tak dalej. Apostoł Paweł mówi, słuchajcie, ja w swoim życiu przeszedłem wiele. Byłem odrzucony, byłem prześladowany, byłem głodny, biedny, nie miałem gdzie spać, nie miałem, byłem bity i tak dalej. Ale co mam powiedzieć? Radujcie się. Ratujcie się. Ale Pawle, zawsze, nawet w czasie burzy, wiecie, Paweł te słowa napisał, nie, jak powiedziałem, nie z wygodnego fotela, ale z więziennej celi, gdzie był zamknięty, przykuty w więzieniu. Za co? Bo wiernie służył Bogu. I to się nie podobało ludziom. Paweł mówi, w moim życiu jest wielka burza. Sytuacja i okoliczności, w których się znajduję, nie wskazują na to, że powinienem się radować. Ale wiecie, nauczyłem się czegoś, że radość nie wypływa z okoliczności, w których się znajduję. Moja radość nie jest zależna od tego, co czuję, jak czuję, czy co wokół mnie się znajduje, ale moja radość wypływa z tego, że mogę podnieść swoje oczy ku górze i patrzeć na Pana i Zbawiciela, na Chrystusa, który jest wszystkim, we wszystkim dla mnie. I to jest najważniejsze dla mnie. I to jest moje źródło radości. To jest moje źródło nadziei, to jest moje źródło życia tak naprawdę. Wiecie, ja tak myślałem ostatnio, tak w tym roku, jak teraz, jak Bóg da, to jedziemy na konferencję do Stanów i tam planujemy, żeby pojechać, zobaczyć to muzeum kreacjonistyczne, które jest w Arce, bo jest zbudowana Arka w 1:1 według tego modelu, który Biblia jest i chcemy tam pojechać, zobaczyć to i tak zobaczyć. Ale tak myślałem właśnie o Arce. Tam było tylko jedno okno w tej Arce, na samej górze. I dla mnie to jest takie ciekawe, że to jest właśnie to, że Bóg mówi, podnieś swoje oczy. Być może wokół ciebie jest wielka burza, potop, woda, po prostu tragedia. Ale patrz w górę. Podnieś swoje oczy i patrz na sprawcę i dokończyciela swojej wiary. Na tego, który jest wszystkim we wszystkim. Na tego, który ma moc. Na tego, który wszystko może zrobić w twoim życiu. Wiecie, to jest tak niesamowite, jak, nie wiem, czy, jak lecieliście samolotem. To jest takie ciekawe uczucie, bo jak się przelatuje przez chmury, wszystko jest okej, ale jak się przelatuje przez chmury, to tak nagle samolot, jak sama nazwa wskazuje, trzęsie. Jak się leci przez te chmury, to tak zaczyna trzęsie w tym samolocie wszystko. I tak generalnie fajnie jest obserwować ludzi w tym czasie, gdy ten samolot tak przez te chmury, bo nagle się tak robi tak ciemniej trochę, zwłaszcza jak to są jakieś burzowe chmury. Nie zawsze samolot może ominąć burzę i czasami musi przelecieć przez tą burzę. I wtedy się tak nagle robi ciemno. Okna takie, tutaj nic nie widać, bo chmury, wszystko. I zaczyna trzęść. I wszystko jest jeszcze okej. Dopóki nie zacznie mocniej trzęść. Wtedy już ludzie zaczynają chwytać za poręcze i się trzymają poręczy kulczowo, wszystkie mięśnie napięte i zaczynają się stresować. Tak. Czasami nawet słychać takie okrzyki. Zdarza się. Jak przelatuje przez te chmury. Ale co jest niesamowitego, że jak tylko wzbije się na tyle wysoko, że przeleci przez te chmury, to nagle ta ciemność po prostu się rozprasza. Nagle jest jasno, jest piękne słońce, błękit nieba i wszystkie te ciemne chmury są pod tobą. I nie widzisz tego. I po prostu czasami to jest właśnie tak, że Bóg przeprowadza nas przez te chmury, przez tą burzę, po to, żeby nas postawić ponad tym wszystkim.
żeby nas czegoś nauczyć. Ja nie zapomnę tego, jak dawno, dawno temu za górami, za lasem, nie żartuję, ale w poprzedniej firmie, w której tam kiedyś gdzieś pracowałem, pojechaliśmy na taki wyjazd szkoleniowy na Hawaje. I mieliśmy jeden dzień wolnego, więc z kolegą sobie wypożyczyliśmy samochód, bo chcieliśmy pojechać na taki wygasły wulkan, który miał ponad 3000 metrów wysokości i nad poziomem morza. Chyba, jeśli dobrze pamiętam. To było na Wyspie Maui, więc możecie sprawdzić, najwyższy wulkan. I wypożyczyliśmy sobie samochód, wzięliśmy sobie kabriolet. A, no Forda Mustanga, takiego żółtego, a, piękny. No i tak jedziemy, bo było strasznie gorąco. No i jedziemy na ten wulkan. I tak, jak tylko zbliżyliśmy się do tej góry, to zaczęło tak serpentynny tak jechać, żeby coraz wyżej, coraz wyżej. I w pewnym momencie po prostu zrobiło się tak ciemno i tak zimno, że do tego stopnia, że musieliśmy zamknąć dach i włączyć ogrzewanie, bo zaczęliśmy przejeżdżać przez chmury, które były w połowie tej góry. I tak było przez jakiś czas, tak ciemno, tak nieprzyjemnie, zimno, a do momentu, w którym nie przejechaliśmy przez te chmury i znaleźliśmy się nad chmurami, gdzie znowu mogliśmy otworzyć dach i znowu było ciepło i sympatycznie. I znaleźliśmy się nad chmurami. I tutaj pokażę wam, jak to było. To jestem ja właśnie na szczycie tego wulkanu nad chmurami. Piękny błękit nieba, chmury pod tobą. To wszystko. I tak patrzyłem na te chmury i myślałem, jejku, tak ciężko było przez nie przejechać, tak nieprzyjemnie było przez to przejechać. Ale teraz pełna radość. Po prostu wow, chwała Bogu. I tak myślę sobie, czyż nie jest tak, że czasami Bóg po prostu przeprowadza nas przez takie właśnie ciemne chwile, takie burze w naszym życiu i mówi, słuchaj, ja chcę ustawić Cię ponad tym wszystkim. Ja chcę wytworzyć w Twoim sercu taką radość, która nie wynika z okoliczności, z tego, że są chmury czy coś. Nie, ale ta radość, która będzie wynikać z tego, że ja coś przygotowuję dla Ciebie. Ja mam coś dla Ciebie przygotowanego. Wiecie, Paweł, który przechodził przez te burze, który pisał te słowa wspaniałe, on wiedział jedno. Może tutaj w tym więzieniu nie jest przyjemnie, ale Bóg jest ze mną. Bóg jest ze mną. I dlatego mogę radować się. Mogę radować się Panu, bo Pan jest ze mną i nie jestem, moja radość nie wynika z tego, z tych czterech ścian, które tutaj są wokół mnie, czy z tego, czy ten samolot wytrzyma tą burzę, czy nie. Moja radość wynika z tego, że Pan jest ze mną. Dlatego mogę Ci ufać i będę Tobie ufać i będę Tobie oddawać cześć i chwałę. I to jest niesamowite, bo Paweł dokładnie wiedział, że ta radość, o której on pisze, to nie wypływa, to nie jest jakaś taka sztuczna radość, taka, że no nie wiem, no ktoś, kto jest może chory na umyśle, który ze wszystkiego się cieszy. Nie, on wiedział, że jego radość wypływa z tego, że Pan jest z nim. I dlatego później w kolejnym wersecie, w wersecie 5, on mówi, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Tak myślałem, dlaczego akurat skromność? Nie? Tak ciekawie to zostało przetłumaczone. I sprawdziłem to słowo w oryginale. To jest, nie będę nawet próbował wypowiedzieć tego słowa. Epiaikes chyba się tak wymawia, nie wiem. W każdym razie to jest greckie słowo, które występuje 5 razy w Nowym Testamencie. Poza tym fragmentem jeszcze występuje w 1 Tymoteusza 3:3, w Tytusa 3:2, w Jakuba 3:17 i 1 Piotra 2:18. I w każdym z tych innych tłumaczeń to słowo zostało przetłumaczone jako łagodność. Łagodność. Sprawdziłem, to słowo właśnie oznacza taką łagodność, cierpliwość, czy skromność. Niełagodność. I dlatego dla mnie to jest ciekawe, bo Paweł tutaj mówi, że w tych sytuacjach, w tych burzach, w których być może się znajdujecie, przez które przechodzicie, to moja postawa niech będzie taka, żeby wszyscy to widzieli, że nie panikuję, nie reaguje w emocjach. Dlaczego? Tu mamy odpowiedź w drugiej części wersetu. Bo Pan jest blisko. Bo Pan jest blisko. Dlatego nawet jeśli burza jest tak wielka, tak potężna, że wszystko jest nie tak, jak sobie zaplanowałem, to ja mogę zachować taką spokój, wyciszenie, łagodność, bo wiem, że Pan jest blisko. Paweł dokładnie wiedział, że tam w tej celi, w której pisał te słowa, nie był sam.
Pan był blisko niego. I Pan jest blisko tych, którzy go wzywają szczerze. On będzie blisko ciebie, gdy ty będziesz przechodził. Gdy będziesz czekał, aż wypłata wreszcie wpłynie na twoje konto. Bo na ten spadek się nie możesz doczekać. Być może będziesz czekał na ten werdykt lekarzy, którzy powiedzą ci, jakie były wyniki twoich badań. Albo może na ocenę swojego szefa będziesz czekał. To wiedz, że Pan jest z tobą. Pan jest z tobą. Nie jesteś sam, bo Pan jest blisko i dlatego możesz mieć pokój. Nie? To jest niesamowite, bo wiecie, czasami jest tak, że czujemy, że Pan jest blisko, ale czasami są chwile, w których nie czujemy tego, że Pan jest blisko. Wydaje nam się, Boże, gdzie ty jesteś? Tak jak mówiliśmy w niedzielę. Boże, gdzie ty jesteś? W tej sytuacji, gdy to się dzieje, czy tamto się dzieje. Ale ja wierzę w głęboko i uczę się tego cały czas, że tu nie chodzi o uczucia. Tu nie chodzi o moje emocje, o to, czy ja czuję, że Pan jest blisko, czy nie czuję, że Pan jest blisko. Ale chodzi o to, że ja mam taką postawę serca, przez wiarę przyjmuję to, że Bóg jest tuż obok. Dlaczego? Hebrajczyków 11:1, bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Może czasami nie czujemy tego. Nie, to jak mówiliśmy kiedyś tam z tym zaćmieniem słońca, to jak słońce jest zaćmione, to nie znaczy, że go nie ma. Ono jest, tylko zostało zasłonięte przez te okoliczności, przez te sytuacje, które się dzieją. Bóg jest blisko. I przez wiarę mogę to przyjąć, przez wiarę mogę się uchwycić tego, że Boże, mogę zachować spokój. Będę być skromny, czy tam łagodny w tej sytuacji, spokojny, bo wiem, że Ty jesteś blisko. Ty jesteś blisko. Bo On jest dobrym ojcem i troszczy się o swoje dzieci. A jestem Jego dzieckiem. Może to jest, czasami może być tak, że ja może nie czuję tego, że On jest blisko, ale to tak samo jak małe dziecko bierzesz do dentysty. To może to dziecko w swoim odczuciu może myśleć, ojejku, On mnie kocha. Bo On mi każe iść do dentysty, a ja wiem, czym się to je. To boli, jest nieprzyjemne. On mi każe tam iść. Nie? Ale On właśnie robi to, bo Ciebie kocha. I troszczy się o Ciebie, bo wie, jakie będą konsekwencje tego, gdy nie rozprawi się z tą małą dziurką, która się tam pojawiła. Będzie coraz gorzej. Dlatego On bierze i w miłości zaprowadzi Cię do tego dentysty i każe Ci usiąść na tym fotelu. Może to nie będzie przyjemne, ale to jest dla Twojego dobra. Wiecie, On jest kochającym Bogiem. On troszczy się o nas i On powiedział, nigdy was nie opuszczę. I tak sobie wypisałem parę takich wspaniałych obietnic, które mówią o tym właśnie, że On jest blisko nas. Hebrajczyków 13:5. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Słyszysz to? Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Będę z tobą. Izajasza 49:15-16. A czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dzieckiem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię. Wydaje nam się jakby dziwne, jak mogłaby kobieta zapomnieć o swoim dziecku, nie? Że poszła do szpitala, urodziła dziecko i wychodząc ze szpitala poszła do domu i za chwilę w domu mąż się pyta, słuchaj, a gdzie dziecko? Zapomniała, nie, w szpitalu. Nie, oczywiście żartuję, ale jakby nawet matka zostawiła swoje dziecko. Bóg nie zostawi ciebie, Bóg ciebie nie porzuci, bo wyrysował cię na swoich dłoniach. A wiecie, co jest jedyną rzeczą, którą przetrwa w wieczności, co człowiek zrobił? To rany w ciele Jezusa. W Jego dłoniach. Wow. Psalm 27:10. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Zobaczcie, jakie niesamowite słowa. 5 Mojżeszowa 31:8. Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą, nie zawiedzie i nie opuści cię. Nie bój się więc. I nie trwóż się. On będzie z tobą, jest z tobą. W każdej sytuacji. I Jozuego 1:5. Nikt się przed tobą nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Jakie niesamowite obietnice. Bóg daje swoim ludziom takie niesamowite obietnice, bo On wie, to jest Jego charakter. I On mówi, nie bój się, nie troszcz się.
ja jestem z Tobą. Dlatego tak ważne jest w tym wszystkim, żebyśmy mieli taką postawę. Po pierwsze, werset czwarty, żebyśmy radowali się, bo moja radość jest w Nim, a nie w okolicznościach. Po drugie, werset piąty, jestem łagodny, bo ufam Mu, że On jest ze mną i nie muszę się bać, nie muszę się troszczyć, nie muszę się zmagać, bo wiem, że On jest ze mną. A po trzecie, werset szósty, gdzie jest powiedziane, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie, w błaganiach, z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. Ach, nie martwię się. Ale jak możesz się nie martwić, nie? Wiecie, ja tu nie chodzi o to, ja wierzę to głęboko, że tu nie chodzi o to, że nigdy nie możemy odczuwać takiego niepokoju przed sytuacjami, które nas spotykają, ale tutaj chodzi o to, żeby nie pozwolić, aby te troski kontrolowały nami. Żebyśmy byli tak pochłonięci tymi troskami, że po prostu jesteśmy niemalże sparaliżowani, nie możemy nic zrobić. I Boże, ja nie mogę, ja Cię boję. Mówię, nie bój się. Dlaczego? Jak możemy nie troszczyć się? Odpowiedzią właśnie jest druga część tego wersetu. Druga część, gdzie jest powiedziane, powierzcie prośby wasze Bogu. To jest właśnie to, w jaki sposób mogę przestać żyć takim pełnym trosk i niepokoju każdy dzień, powierzając to wszystko Bogu. I w jaki sposób to mogę powierzać Bogu? Poprzez modlitwę. Gdy modlę się do Boga, ale ta modlitwa to jest taka rozmowa z Bogiem. Nie bójmy się z Nim rozmawiać, nie bójmy się wylewać swoje serce przed Nim i mówić, Boże, to, to, to i tamto. Ja czasami jest tak, że jadąc samochodem, włączam sobie muzykę czy cokolwiek i zaczynam z Bogiem rozmawiać. Na głos. Nie muszę się przejmować, bo nawet jak stoję w korku i sobie i tak rozmawiam, to ludzie, kierowcy obok, patrząc na mnie, nie pomyślą, że jestem jakimś tym, że sam sobą tak na głos rozmawia, ale pomyślą, że może mam zestaw głośno mówiący i rozmawiam z kimś, ale tak naprawdę rozmawiam z Bogiem. Nie bójmy się wykorzystywać chwilę, żeby z Nim rozmawiać. Przychodzi do Niego w modlitwie, powierzając to wszystko Bogu. Ale to druga rzecz to nie tylko ta właśnie rozmowa z Bogiem, ale przedstawiajmy Mu te nasze prośby. Mówmy Mu o tym, co nas boli, czego nie rozumiemy, w czym potrzebujemy Jego pomocy. I nie traktujmy Go, tak jak powiedzieliśmy w niedzielę, jako ostatnia deska ratunku, ale jako pierwsza instancja, do której się zwracamy. Nie? Bo mamy tą tendencję, jak trwoga, to do Boga. Nie? Jak już wszystko inne zawiedzie, to wtedy do Boga. Nie, Bóg nie jest ostatnią deską ratunku, tylko jest pierwszą instancją, do której się zwracamy. Nie? Ale trzecia rzecz, która jest ważna w tej powierzaniu Bogu, to jest okazywanie Mu wdzięczności za to, co robi. Nie zapomnijmy Mu podziękować za to, co robi. Nie, żeby to nie było tak, jak ja kiedyś pamiętam taki przykład, jakiś podawałem, załóżcie, że taki nastolatek, rodzice powiedzieli, masz być o 22 w domu. A tu godzina 24 i on idąc do domu tylko, Boże, żeby tylko rodzice spali, żeby tylko nie widzieli, że ja tak późno przyszedłem i tak dalej. No i przychodzi do domu i okazuje się, że rzeczywiście rodzice śpią. I wtedy co? Jak szybko zapominamy. Już nie ma, Boże, dzięki Ci, że wysłałeś mojej prośby, tylko, ale mi się upiekło. Nie? Jak łatwo zapominamy. Przychodzi, modlimy się, prosimy Boga, ale potem, gdy to się dzieje, to zapominamy o tym, żeby Mu podziękować, żeby okazać swoją wdzięczność. Dlatego, gdy przychodzimy przez burzę, to pamiętajmy o tym, żeby powierzać to wszystko Bogu. Przychodzę do Niego w modlitwie, prosząc Go o to wszystko, ale okazując Mu jednocześnie wdzięczność za to, co robi w moim życiu. Bo ja wierzę głęboko, że te burze w naszym życiu, one kształtują nas na przyszłość. One nas kształtują. I dlatego ta w siódmym wersecie już na zakończenie ta obietnica cudowna, którą Bóg dał. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Cudowna obietnica, że w tych burzach, w tych sytuacjach ja mogę mieć Boży pokój. I to jest Boży pokój, to jest pokój, który wypracowany jest przez to, co mówiliśmy wcześniej w wersetach od 4 do 6, gdzie ja raduję się, gdzie zachowuję spokój, bo wierzę, że Bóg jest ze mną, nie martwię się, bo powierzyłem wszystko Bogu i dlatego On może dać mi swój pokój. I mogę żyć tak naprawdę taki w odpocznieniu tego, że Bóg
zajmie się tą sprawą, bo On jest ze mną, On jest tuż obok. I Boży pokój jest dostępny i to nie ja wytwarzam go w sobie, ale otrzymuję od Niego ten pokój. Bo ten pokój nie wynika z okoliczności, w których się znajduję, ale z tego, że Bóg czyni wspaniałe rzeczy we mnie. Dlatego przychodzę do Niego. Przychodzę do Niego. I nie ma takich sytuacji, które mógłbym powiedzieć, o Boże, to już za dużo dla Ciebie, to już nie, no przecież nie będę Cię męczył, nie będę Cię nachodził z takimi kłopotami, Ty masz ważniejsze rzeczy na głowie. Nie! Znaczy, to jest niesamowite. W Izajasza 40 jest taka wspaniała obietnica, gdzie jest powiedziane, czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. Zobaczcie to. On się nie męczy i nie ustaje. Ja mogę przychodzić do Niego ze wszystkim. Ze wszystkim. I mogę Mu ufać, że On się tym zajmie. Bo nie jest zbyt zmęczony. On jest, dalej jest powiedziane, zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Tacy są ludzie, którzy właśnie mają, znaleźli ten sekret tego, że Bóg jest wierny, Bóg jest, ma moc i On mówi, jestem z Tobą. Jestem z Tobą. I może nie ogarniam tego, co się dzieje w moim życiu. Może nie ogarniam tego, co się dzieje. Ale Boże, ufam Tobie. Że Ty mi wskażesz drogę. Że Ty mi pokażesz to, co się dzieje. Wdzięczność. Wiecie, może zróbmy coś takiego nietypowego dzisiaj. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko temu. Ale zróbmy... Ja się pomodlę teraz chwilę, a tak dam Wam chwilkę czasu, że może jest jakaś rzecz, za którą chciałbyś podziękować Bogu. Jakiś wyrazić swoją wdzięczność do Boga za coś. Mamy mikrofon. Przyjdź i powiedz to w krótkich słowach. Żeby to nie było jakieś kazanie długie, bo już wystarczy. Nie. Ale w krótkich słowach, żołnierskich. Jeżeli jest coś, co chciałbyś wyrazić wdzięczność swoją Bogu, to po prostu przyjdź i podziel się tym z nami, wszystkimi. O czymś, co może Bóg zrobił w twoim życiu. Tak krótko. Nie musi to być jakieś nie wiadomo co. Po prostu, co ci Bóg położył na sercu. To nie jest tak, że każdy musi, ale kto chce. Także pomódlmy się. Panie, tak dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który ma wszystko pod kontrolą. Że Ty masz moc, Panie, ucieszyć każdą burzę. Że Ty czasami przeprowadzasz nas przez te burze, aby postawić nas ponad nimi. Żeby wytworzyć w nas charakter, zaufanie, oddanie Tobie. Ale Panie, dziękuję Ci za to, że jesteś z nami. Że w tych wszystkich burzach, w tych wszystkich przeciwnościach możemy mieć radość w Tobie. Możemy mieć wdzięczność. I zaufanie, że Ty jesteś z nami, że Ty się troszczysz, Ty prowadzisz, Ty dodajesz siły i umacniasz. Dlatego, Panie, dziękuję Ci za to i proszę Cię, abyś błogosławił resztę tego nabożeństwa. Prosimy Cię o to, Jezu, w Twoim świętym imieniu. Amen. Szczególnie mogę się cieszyć, dziękować. Znacie moje świadectwo, wiecie, w jakim bagnie byłem, z jakiej niewoli grzechu wyciągnął mnie Bóg. I wszystko Jemu zawdzięczam. Zawdzięczam Mu też, że w tych burzach, w tych trudnych sytuacjach uczył mnie uwielbiać Go, dziękować Mu. Bo są takie dwa wyjścia. Albo będziesz Mu dziękował w tych sytuacjach i będziesz Go uwielbiał, mimo uczuć negatywnych, mimo strachu, który przychodzi i wtedy Bóg będzie Cię kształtował, przeprowadzi Cię przez to i uczyni Cię szczęśliwym, albo będziesz rozżalał się nad sobą i będziesz tonął, będziesz nieszczęśliwy, zgorzkniejesz. I dlatego też tak ważne jest to, co tutaj dzisiaj pastor głosił ze słowa, żeby być Mu za wszystko dziękować. Nie chodzić w uczuciach, wiecie, ale w wierze. I kiedy właśnie Mu dziękujemy w tych trudnych sytuacjach, tak jak Paweł Sylał był w więzieniu, zbity, skuty, za co on miał dziękować? Na sposób ludzki. Ale zobaczcie, co się dzieje. I wiele w Biblii takich widzimy sytuacji.
Ja dziękuję Bogu, że przeprowadzał mnie przez tę sytuację, że On nie tylko mnie uwolnił, oczyścił i pomógł mi poukładać moje życie, ale uczynił mnie naprawdę szczęśliwy. Ja nie mam bogactw, ale On jest moim bogactwem. Tam mam skarb, mam niebo. Dzisiaj mogę coraz bardziej patrzeć na Niego, na sprawcę, dokończyciela mojej wiary, że wkrótce będę z Nim i że tam mam wielkie bogactwo. I to słowo, które mówi, teraz, kiedy zostaliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście, a życie wasze jest ukryte w Chrystusie. Ja się cieszę, że On jest moją sprawiedliwością, moją świętością, moją mądrością i odkupieniem wszystkim. I że On przywrócił mi rodzinę, dzieci i Jemu chcę oddać za to chwałę. To wszystko z Jego łaski. I to, że dał mi Bożą rodzinę, dał mi was. I że mam braci i siostry w Chrystusie, to jest Jego ciało. Jestem Mu za to wdzięczny. Amen. Ja po prostu dziękuję Bogu, że mogę tutaj stać. Bo to jest wielka łaska. I chciałam się podzielić już w niedzielę właściwie tym, że w zeszłym tygodniu Bóg uczynił w moim życiu cud. Dlatego, że nie mogłam przyjechać na nabożeństwo w środę. Mój mąż był w pracy w środę. Nie miałam telefonu czynnego, żeby gdziekolwiek zadzwonić. I przed tym, co w środę przeżyłam, a przeżyłam bardzo trudną próbę, gdzie mogłam namacalnie doświadczyć, jaki jest Jezus, kim On jest dla mnie, że jest moim lekarzem, że jest moim cudownym wybawcą. Po prostu w sobotę wyszliśmy rozdawać i rozmawiać pod Muzeum Żydowskim z Żydami i wręczać im takie słowo z Izajasza 53. Byliśmy w sobotę tam i dziękowaliśmy za to, że były osoby, które były otwarte, które słuchały właśnie z narodu wybranego. I też później we wtorek na lotnisku i później w środę po prostu byłam sama w domu. Miałam takie przeżycie, że nie mogłam się po prostu ruszyć i mogłam tylko wzywać imienia Pana Jezusa. Wiedziałam, że muszę za niedługo wyjść do przedszkola po moją wnusię, którą zaprowadziłam rano. I wiedziałam, że zostałam po prostu taka próba, taki atak przyszedł, że tylko Jezus był w stanie mnie uzdrowić, żebym ja po prostu mogła wstać, mogła zrobić kolejne kroki, mogła wyjść z domu. Na nabożeństwo jeszcze nie mogłam jechać, ale mogłam po prostu Pana uwielbiać, że On jest ze mną w tym wszystkim i że mam obietnicę, że w Jego sińcach, ranach jest uzdrowienie, że On wszystkie choroby nasze poniósł i po prostu mój mąż widział to też i chciał jechać po lekarza. Ja powiedziałam, mam lekarza, modliłam się do Jezusa, spałam w środę, przespałam noc na podłodze. Nie mogłam nawet położyć się na łóżko, ale po prostu z każdą chwilą, bo poszłam po moją wnusię powolutku, ale poszłam po nią do przedszkola z imieniem Jezus na ustach. Jezus jest niesamowity, Jezus jest Bogiem cudów. Dzisiaj wiem, że po prostu każdy następny dzień wiedziałam, że jest ze mną, że każdy krok stawiam z Nim i wiedziałam, że się diabłu nie podoba, że idziemy do narodu wybranego i bardzo potrzebuję waszych modlitw, bo wiem, że jest wolą Bożą, żebyśmy zanieśli również Żydom dobrą nowinę i też ci, którzy w Izraelu głoszą właśnie Słowo Boże, też mają różne przeciwności, ale robią to z miłości do Pana, bo wiedzą, że jest to w Jego sercu. I dlatego proszę was o modlitwę i dziękuję za ten cud, który uczynił właśnie w ostatnim czasie, że mogłam tego doświadczyć namacalnie. Jaki On jest? Jest kochany, jest niesamowity. Jeżeli potrzebujesz teraz właśnie uzdrowienia, możesz tylko wezwać. Ja nie mogłam nawet za wiele, ja mogłam tylko wezwać imienia Jezus. I wiedziałam, że On jest ponad tym wszystkim, jest większy niż ten, który jest na świecie. I chwała Mu za to. Chwała Panu, ja już większość osób pewnie o tym wie, ale skoro jest taka okazja, żeby to powiedzieć publicznie, to chcę jeszcze raz oddać Panu chwałę za to, że Kamila właśnie zakończyła szkołę średnią, a to jest jeszcze matura przed nią w piątek, także jeszcze modlitwy przed nami.
walka w modlitwie, ale też, no ale szkołę średnią zakończyłam, a świadectwo zakończenia szkoły średniej, a ona miała takie właśnie ostatnie 2 lata bardzo trudne i dużo modlitwy, to dużo walki, dużo modlitwy było, ponieważ ona jest bardzo zdolną uczennicą, zawsze szła, że tak powiem, jak burza w szkole, ale to się właśnie pojawiła taka okoliczność w jej życiu, że na skutek różnych może takich, no trudno powiedzieć jakich okoliczności, zaczęła się obawiać do tej szkoły chodzić, tak? Zaczęła mieć takie stany depresyjno-lękowe i po prostu było trudno dotrzeć do szkoły, tak? Jedną szkołę przed maturą samą no, zostawiła, tak? Dąbrowskiego zostawiła liceum. No i potem dzięki też Bożej łasce, dzięki modlitwom udało się to tak zorganizować, choć nie ma teraz czasu, ale było wiele trudnych okoliczności po drodze, w których po prostu no, nie dawało się tak z przyczyn formalno-prawnych, bo wydawało się bardzo trudne, żeby przywrócić ją do szkoły takiej dziennej, bo była już pełnoletnia, ale tym niemniej to się udało i też właśnie Bóg zadziałał, poruszył serce czyjeś tam i ewidentnie ktoś, że tak powiem, zrobił coś takiego, co tylko od decyzji czyjejś zależało. To nie powiem, że to było łamanie jakiegoś przepisu, raczej nie, ale po prostu zależało to od czyjejś decyzji, że ktoś tam w tym pomógł. No i Kamila też miała takie właśnie duże opory i tak widziałam, że Bóg kładł mi na serce, żeby pościć i modlić się i wołać do Pana i to działało, tak? Jak podnosiłam ręce jak Aaron, tak? I inni mnie wspierali. Znaczy nie Aaron, tylko Mojżesz, przepraszam, bo to Aaron go trzymał. I jak miałam te ręce uniesione do góry, no to ona szła do przodu, zaliczała kolejne rzeczy. Jak nie, to natychmiast z powrotem się wycofywała i Bóg sprawił, dał zwycięstwo jej. I w ogóle te wszystkie obawy, lęki zniknęły, to wszystko jakoś się minął ten trudny czas, tak po prostu jak chmura. No i oczywiście wiadomo, z maturą to każdy się trochę stresuje, no i to nawet jest normalne, tak, ale niezależnie od wszystkiego po prostu to jakby takie trudne okoliczności przeszły, zniknęły i widzę jak Bóg błogosławi, jak wyprowadza, przeprowadza i to jest takie świadectwo, że Bóg wszystko może zrobić i właśnie no, tutaj też jej serce tak ożywia. Kamila też coraz więcej się modli, tutaj była też z nami przecież i tak no, widać, że jest jakby taka w ogóle ożywiona w tym kierunku w Bożym, w kierunku Boga, prosi o modlitwę, modli się i to jest tak coś, co raduje serce, bo widać jak właśnie taką Bożą łaskę, Bożą rękę w tym wszystkim i dziękuję Bogu i chcę tak jakby publicznie też za to Bogu złożyć hołd, dziękczynienie i wyrazić moją wdzięczność. Amen. W ostatnim czasie doświadczam wielu słabości. No, powiem wam szczerze, że już nie pamiętam, że 20 lat ostatni raz, jak przeżywałem tak duże słabości. 2 razy przez godzinę prawie nie mogłem wstać z krzesła. Było to naprawdę trudne. Tak nieraz patrzę na ludzi, jak mogą się poruszać, chodzić i nie zdają sobie sprawy, co mają. Nie zdają sobie sprawy, co mają. I wiecie co, dotarł do mnie taki psalm 91. Tam jest napisane, kto mieszka pod opieką Najwyższego, ten mieszka w cieniu Wszechmogącego. I powiem wam szczerze, długo tego nie rozumiałem tak dobitnie i zrozumiałem, że jeżeli mam opiekę Najwyższego, to mam też cień Boga jako Wszechmogącego. W ostatnim czasie rozumiem, co to znaczy dom. Wszyscy kojarzymy dom na pewno z Kościołem i to jest pozytywne. Ale wiecie co, ja ostatnio rozumiem, że dom to jest taka prawdziwa Boża obecność, gdzie czujesz bezpieczeństwo w Nim, czy jest ci ciemno w oczach, czy możesz stać, czy możesz chodzić, czy możesz pracować, czy jesteś bezsilny i leżysz, czy zostałeś sam, nie masz nikogo, ale jesteś w domu. Jesteś w domu i doświadczasz bezpieczeństwa, doświadczasz tego, że On jest blisko. On mówi ci, nie bój się, On mówi ci, ufaj mi. I ty to słyszysz. I
wiecie co, to jest takie coś, że nic nie można, nic nie można zamienić na dom, na tą obecność Boga, która jest dla nas jakby tym właśnie prawdziwym domem. Zobaczyłem też Izajasza, jak Eliasz odchodził i Elizeusz zobaczył Boga, jak Eliasz odchodził, ale zobaczył konie i rydwany, które odchodzą do nieba. I takie to było dla mnie, no po prostu zobaczył. I Eliasz powiedział, jak zobaczysz to, to wtedy dostaniesz dwie porcje mojego ducha i będziesz robił to, co ja robię. I później czytałem fragmenty kolejne i tam widziałem, że była sytuacja, gdzie najechano na proroka. Całymi końmi w woźnicy było tego mnóstwo i nagle on się modlił, otwórz oczy Panie temu mojemu słudze, otworzył i co zobaczył? Ile tam było rydwanów ognistych, aniołów i wiecie co, coś zrozumiałem, że jak jesteśmy w kłopotach, w tarapatach, Bóg przychodzi ze swoją chwałą i pokazuje nam czasami rzecz, w której potrzebujemy Go uwielbić w tej chwale. Na przykład Medianici zobaczyli chleb spadający na swoich nieprzyjaciół. Dlaczego? Bo byli głodni. Potrzebowali chwały Bożej w postaci chleba i zobaczyli to. I to jest takie cudowne, że Bóg daje siłę i powiedział też, że namaścił mnie Pan, żebym dał zamiast wątpienia, to dał pieśń radości. I teraz to, czego doświadczam, to uczę się widzieć te wszystkie słabości, niedomagania, trudności, które są nie do pokonania po ludzku, ale uczę się wychwalać Go aż dotąd, żeby zobaczyć Jego chwałę w każdej sytuacji, która jest słaba. Mam słabe konto? Chwalę Go za to konto, mimo tego, że ono jest słabe. Mam słabe zdrowie? Chwalę Go w tym zdrowiu. Śpiewam Mu pieśni. Nie wiem, co jeszcze. Nie mam pracy? Uwielbiam Go, żeby się Jego chwała objawiła jako moja praca. Tego się uczę i za to Mu dziękuję, że On pomaga mi być w domu we wszystkich trudnych sytuacjach. Dobrze, słuchajcie, chwała, dziękuję w ogóle za te świadectwa. Mam nadzieję, że tak inaczej niż zwykle, ale byliście błogosławieni tak jak ja jestem, bo zawsze dobrze jest słyszeć to, co Bóg robi w sercach innych ludzi. I to jest zawsze piękne, że możemy się budować i zachęcać tym wszystkim. Także dziękujemy za Waszą obecność tutaj pośród nas, że jesteście z nami. Dziękujemy też wszystkim tym, którzy nas oglądali przez internet, na YouTubie i na Facebooku, bo teraz już tak nawet nadajemy, nawet na Facebooku na żywo nadajemy. Także dziękujemy wszystkim za to, że byliście z nami.